Trzymaj. Yes. Tylko się nie spijcie, bo będziecie znosić te kartony całą noc. No to co? Cześć, Monia. Hej. Za ciebie i za mnie. No. I za życie w koziej wódce. Głupia. Za twój szybki powrót. No dobra. Żebyś się zeszła z tym twoim lolusiem. Jeśli faktycznie jest ciebie wart. Chyba ja jego. A ty, żebyś zapomniała wszystkie te złe rzeczy i odkryła nowe. Nowe i dobre. I za twojego. Chyba dzieciaki z porypanych rodzin naprawdę się przyciągają. Porypane dzieciaki. Ratunku! Monika, zabijaj! Ratunku! Koniec. No. Chyba tak.
Wstawajcie kochani, zgromadzeni przed komputerami, zinternetyzowani przed laptopami, desktopami. Ja jestem gigabit, przesyłam informacje bardzo ważne, więc zacznę. To jest Ela, tak. A to Monika, jej kumpela. Aha. Bywało różnie, ciągła karuzela, lecz przeszłość nie rzutuje. Zwracam waszą uwagę, znaczenie ma to, do czego przywiązujesz wagę. Wadze. To ciekawe, waga jest wszędzie. Na poczcie i na urzędzie to waży mniej, tam to więcej. Waga w sklepie, waga w ręce, waga w łazience. Ale na poważnie, jedno wam powiem, każdy swoją wagę ma w głowie. I jeśli jej nie czuje, to nigdy się nie dowie. Nikt mu nie powie, co naprawdę ważne jest, a co mniej. I ty się nie śmiej. Przestrzegam cię, nie baw się nią, bo kto się bawi bronią, może zranić się sam. Zakładam, że niektórzy z was się zastanawiają trochę, co to za kawałek, o czym bredzi ten koleś. Co ma waga do przyjaźni? Spróbuję to wyjaśnić, otóż ma. Ma tyle, że wielu z nas stać, by nawiązać przyjaźń, ale nie wszystkich stać na to, by ją chronić, by ją utrzymać. I uwaga, to jest właśnie o przyjaźni prawda. Naga, tu najważniejsza jest wewnętrzna waga. Przyjaźń. Sobie sam, co tu dużo gadać, a ja już będę spadać. Bye. Przyjaźń.